Siemaneczko, z tej strony Tadek, witam was w grze The Infected. Myślę, że w tym odcinku zrobimy sobie tutaj te pudełka na sadzonki. Nie wiem, jak to tam nazwać. Jak to w ogóle się nazywa w grze? Skrzynka, o, super, jestem. Dobra, ale właśnie, chciałem zobaczyć, jak wygląda ten wózek na kłody i jak on działa, ponieważ widziałem go i z tego, co widziałem, na nim nie tylko kłody można przewodzić, ale również inne przedmioty. Dobra, tu mamy wózek. Sobie go postawię. Zobaczmy, czy coś mam przy sobie. Nie, przy sobie nic nie mam. Trzy kłody. Dobra. O, no nawet jak widzicie, już trochę wycięłem tutaj drzew i przeniosłem, ale że nie chciałem robić to tak, żebyście wy nie widzieli, więc wziąłem to, zrobiłem ręcznie przenosząc, a wózek teraz sobie zrobimy. Chyba jedną deskę wziąłem, jedną za dużo. No to odłożę ją tu, okej. Potrzebujemy gwoździe, których oczywiście nie mam. Sztabki, dobra, to zabiorę stąd jedną. Jeszcze wolałbym, żeby od dołu się zabierały, lepiej by to wyglądało. A, przy sobie mam same te śruby. Dobra, to ja tu odłożę. Zobaczmy, jak to wygląda. A nie, on jest tylko jednak na kłody. Weź polana, weź wózek, gdy nie trzymasz polan. A, spoko, można z nim biegać nawet, więc. Zobaczmy, jak on działa. Okej, okay, kamienna siekiera, lecimy. Myślałem bardziej, że... Bo wiem, że ktoś miał skrzynkę na tym postawioną. Zaraz zobaczmy inaczej. Czy mogę tu coś budować na nim? Inne obiekty, skład. A, to tak działa. Czyli mogę jednak tutaj skrzynkę na nim zbudować. Może jedną chyba, tak? Zaraz zobaczymy, jak to dokładnie działa. Deski 3 potrzebujemy. Znaczy 3, co ja gadam. 8. Dobra, czyli jednak można. Jakbym wiedział, bym szybciej to zrobił. O Boże, znowu chyba idą te... No, jakim cudem on się niby tu pojawił obok mnie? Nie macie szans z Robin Hoodem teraz, jak mam ten łuk. Też myślę, że można by było przerobić trochę tej gliny, bo nazbierałem się. Jakieś cegły zrobić można by było, może ulepszyć chałupę, ale dosyć podoba mi się wygląd chałupy z tym, z... A wiecie, tak jak jest, nie? Ciekawi mnie, czy w momencie postawienia tego, bo widzę, że jest możliwość postawienia. Jak widzicie, o, już więcej nie mogę, tak? To już jest max. Czy ja tą będę mógł dalej stawiać, bo tu widzę, że ona z nimi się pokrywa. Więc może być tak, że będą mi się blokować. Ale bardzo przydatny jest ten wózek, chociaż myślałem, że będziemy w drugą stronę z nim szli. Dobra. I co to tutaj? I teraz zobaczmy, jak to będzie wyglądać, jeżeli ja to tu zbuduję. Dobra. Czy ja mogę dalej to tu kłaść? A, mogę. Ale coś się chyba zepsuło. Dobra. Okej. Okay. Teraz niby się trzyma. Aha, wtedy mogę maksymalnie 4 wrzucić. No okej, dobra, to w ten sposób działa. Czyli ten wózek trzeba, jeżeli chcemy, to musimy mieć osobny. Ale czy ja mogę w takim razie dorzucić sobie więcej tych kawałków? W sensie, więcej skrzynek, czy można, zaraz sprawdzimy, bo to mnie interesuje. Jeżeli tak, to spoko sprawa, bo można było wziąć ten wózek, pojechać z nim, wiecie, gdzieś tam do którejś tej wioski i wtedy mogę nazbierać ile chcę tych przedmiotów, bo zarzucę je na wózek. Dobra,
Zobaczmy, czy mogę teraz dać z tyłu jeszcze jedną. Aha. No nie, nie mogę, bo to będzie wisić w powietrzu, jeżeli dobrze rozumiem. Aha, czyli nie, no to trochę bez sensu, bo wolałbym tutaj sobie wrzucić ten dodatkową skrzynkę zamiast tych i mieć taką konkretnie zrobioną pod, wiecie, pod, no, do transportu powiedzmy, taki wózek. Dobra, idę po. Oj, za dużo wziąłem ze sobą. Kamyka jednego wrzucimy. No, już nie mam. Żeby mi się nie zmieściło, bym się przeciążył znowu. Tu jest, tu jest. Tutaj. Dobra, i tych gwoździ będziemy potrzebować trochę. O! Tych gwoździ można dosyć sporo mieć w jednej kupce, więc spoko. Zrobiłem tych roślin, ale wiecie co? Wam powiem, że jest problem, że ja tą wodę muszę tam nosić do tych roślin i to może być niezbyt przyjemne. Muszę zobaczyć, czy ja mogę w jakiś sposób nosić, bo dalej nie wiem, wodę jakoś w większych ilościach. Jest ta studnia, którą odkryłem oczywiście, ale ta studnia wymaga zasilania. Poza tym dosyć duże ma tam wymagania z tego, co widziałem, że żelazo. Okej, ja tu mogę jakieś powrzucać. Kukurydzę. Dobra, powrzucimy po jednym wszystkiego i tyle. Melon. Kukurydza. No widzicie, tam jest od razu, żeby dodać wodę, nie? No i to już jest takie dosyć problematyczne. Zobaczymy, co po prostu się najbardziej opłaca. Okej, to mamy tu, tu to. To podkładam w takim razie. Bez tych gwoździ, właściwie zabieram. Tutaj to wrzucimy. Tutaj to. Aha, ten plastik cały czas nie odużyłem. Dobra, damy tutaj ten plastik, bo nie wiem na razie, co z nim zrobić. Desek też mam za dużo przy sobie. No to w sam raz, żeby skrzynkę kolejną tutaj wsadzić. A może jakiś mebel byśmy sobie postawili? Drewniana szafka. O, skórzane krzesło, kanapa. O, takie lampa z dyni, dywan. O, dywan. Włókno, wełno. Okrągły dywan. Naczynie na ogień. Fragment z żelaza, włókno. Lampa oliwna, sztaba miedzi. Czy ja to mogę jakoś nosić? Nie, to jest do postawienia, ok. Kanapa i te sprawy. Dobra. To teraz nie to. A w takim razie skrzyneczka idzie. Stronę. Ok, czyli tu mamy, ale to nie będzie mi rosło, jeżeli nie podleję wodą. Niestety. Więc dobra, jaka jest sytuacja? Ojejku. Gdzie jesteś? To jest taki bardziej mi się wydaje, że unika, bo ta cały czas jest pokazana, że w tym miejscu chciałem postawić. Ta skrzynka, widzicie? Wezmę to, anuluję, żeby tutaj to nie stało. Delete, dobra. Tak. Ile zostało nam siekiery? Niewiele. Wiecie co, zbiorę sobie to, jak już tu jestem. Chodzi mi o tą glinę. Tu glinę poleci. Dokładnie tak. O, ta kłoda jedna co została. To ją zabiorę. Jeszcze? Nie. Dobra, to wrzucamy to tutaj.
To zostanie ucięte. A ja miałem zobaczyć, czy jakieś obiekty dodatkowe są. Przenoszenie wody. No to jest do tego. Do przechowywania i podawania zupy. Patelnia, garnek, sztaba żelaza. Wiecie co? Zobaczmy, jak to działa ten garnek. Czy ja mogę do niego wody? Bo może gra mi czegoś nie mówi, a tu można wodę do niego zarzucić. Czysta woda. Ach, właśnie, dokładnie. Gra nam tego nie mówi, ale jak widzicie, może. Dobra, wezmę sobie, zrobię dwa garki, żeby tej wody. Dobra. Co ja zrobiłem? Niedźwiedź chce zostać moim obiadem. Chodź na solo. Zobaczymy, czy dam radę. Gdzie, że biegam szybko? No, w realu to nie może niekoniecznie. Ups. Szczęście. Raczej w realu bym go nie prześcignął. Z tego co wiem, dosyć szybko niedźwiedzie potrafią biegać. Ale w grze na szczęście dałem radę. Ej, myślałem, że będzie więcej z niego tej skóry. Trochę jestem zawiedziony. O, co to jest? A, mięso. Okej, my sobie to zjemy. Czysta woda napełni sobie, wypij. Dobra, zaraz to rozpalimy. Tylko przyniosę wody. Miałbym więcej, gdybym nie przewalił tego garka. No, coś innego. Dobra. Ej, no. Czy to się nie liczy jako. O. No dlaczego? Przecież nie będę nosił w tej. Czy ja mogę? No kurczę. Myślałem, że sobie naleję do tego garka wody. A tu mogę pobrać chociaż wodę do tego gara stąd? No zawiodłem się trochę, już myślałem, że normalnie wezmę garkiem wodę, no bo tak to biegać jest bez sensu. W sumie to tak mógłbym, wiecie co, nie wiem, czy nie lepiej byłoby te, w takim razie tego tam postawić. Bo jak mam tak biegać, to bez sensu. Żeby zaraz nie zaczęło padać znowu. To niektóra jest większa godzina, nie wiem. No, oczywiście musiał zacząć padać, okej. Dobra, odłóżmy tutaj te przedmioty ze zwierząt. Dobra, dam na razie tutaj. No wam powiem, jestem mocno zawiedziony. Teraz to mnie oszukali, można powiedzieć. To co ja mogę innego do przenoszenia przedmiotów użyć, znaczy wody. Inne. Pusta puszka? A może nie? Nie, no jej nie mogę, bo ona jest w tych przedmiotach tutaj. A to wychodzi na to, że to musiało być w przedmiotach tam, jakby z jedzeniem. Butelka. Domyślny przedmiot do transportowania. No dobra, ale jak go zrobić w takim razie? Domyślam się, że ze szkła. Ale nie wiem, jak to działa do końca. Dobra, wiecie co? Gdzie pójdziemy? Pójdziemy na te bagna. Tutaj o. Bo tam raczej nie bym. I zobaczę, czy są te krokodyle. Chociaż nie, dobra, nie ma się co pchać na te bagna. Bo pewnie ten plecak też wymaga zaawansowanego tego. No, nie zaawansowany, ale warsztat tkacki. No dobra, to w takim razie idziemy tu zobaczyć, bo to jest miasto, jeżeli dobrze widzę. Tu. Raz, dwa, trzy, cztery. 5 i gdzieś tu 6. No dobra. Jedzenia żadnego nie mam. O, może to zależy jak ten. Jak podejdę do tego wózka. Przydałoby się znaleźć właśnie ten warsztat tkacki po to, żebym mógł zrobić sobie ubrania. Na razie jeszcze mamy ciepło, ale jak ta zima będzie, to pewnie będziemy zamarzać czy coś takiego.
A, by the way, mam 101 życia, nie? Bo mi się zwiększyło z racji jedzenia dobrych tych. Dobrego jedzenia tam. Smażone mięso i te sprawy. No, widzę, że tu surowce trochę się odnowiły. Trzeba będzie tam zajść później. Jak na przykład to, co zbiorę w mieście, będzie za mało, to tutaj po drodze zbierzemy ten kobalt, jeśli dobrze pamiętam. Bo ta skrzynia, no to mówię, przyda się. Zresztą nie wiem, czy ona działa tak samo jak na przykład w Walheimie, bo w Walheimie mogliśmy dużo rzeczy wziąć do tej taczki, a później jak ona była ciężka, no to ta postać to odczuwała, jak chciała z nią biec. Co było dosyć fajnie zrobione, nie powiem, że nie. A tutaj nie wiem, jak to będzie działać, jeżeli przeładujemy cały ten. No lepiej by było, jak mógł zapakować po sufit to i tyle. Najlepsza opcja by to była. To ciągle pada. Chyba kolejne miejsce wydobycia minerałów. Co nas na razie nie interesuje. Bo lecimy z misją. Rozjechałbym go, gdybym był samochodem. Ja będę go teraz łapał. Nie wiem, on chyba chce być złapany ewidentnie. Dobra, powinniśmy już gdzieś być blisko chyba tego miasta. Tak. Dokładnie tak, widzę już tutaj pierwsze. No, już wszystkie chyba budynki w ogóle widzę. Dobra. Trzeba będzie gdzieś tu stanąć na drodze, żeby miał blisko, żeby nie było problemu. No i dobra. Stajemy, katana w łapę. W razie jakbym spotkał kogoś na blisko. Jakieś podejrzenie tu pusto, nie widzę ich. Części mechaniczne, o tam jest dynia. Biopaliwo, tak. Lina, bandaże. Cebula. O, dwa razy na stole coś. Puszcz. Tutaj dynia. Lecimy na górę. Co tutaj mamy? Szkło. Dynia. Pusta puszka. I to tyle, jeżeli chodzi o ten domek. Kurde, zdążył mnie trafić. Na szczęście nie mam żadnych tych obrażeń. O, trzy strzały miał. Czy to trzy bełty? O, fajnie, przyda się. Brat, teraz ten domek. Garna dyni. A myślałem, że garnek. Znowu ziarna. Bandaż ziarna. Przewód. O, to ja chcę wziąć, bo to może się mi do czegoś przydać. To na pewno weźmiemy. O. Sobie tutaj przechodzą, widzę przez podłogę te. Łój. Pióra to tam może sobie odpuszczę, nie będę teraz kombinował, żeby wziąć takie rzeczy. Co mamy? Apteczka to ważna sprawa. A chyba tylko te rzeczy tu mamy. Linę wyrzucę, żeby się nie wracać. Ja nie to wziąłem i tak.
Teżko, dobra, trzeba iść do wózka w takim razie. Gdzie on jest? Idę na ulicę, to będzie mi go łatwiej trafić. A, tam jeszcze jest na górze. O, kurde, przybyło ich tu trochę nagle. Prosto. Że straciłem strzałę z tego co widzę. Co on wyrzucił? Linę. Nie, to spadaj. Oni są chyba słabsi, mi się wydaje, ci nieubrani, bo na wprost do nas biegną. No olej rybi bardzo dużo miejsca zajmuje. Ziemniak. Usta pszka. Lina. Dobra, weźmiemy ją. No i że jak będzie ten, to wrzucę. Wrzucę, znaczy jak się okazało, że za dużo zajmuje. Ciekawie, czy też te wyposażenie tych domków się w jakiś sposób odnawia. Że wiecie, że pójdę na następnym razem i tu znowu będzie pełny ten domek, nie? Te patyki to tu się chyba respią, dosłownie na mi na oczach. Jeszcze tamte na górze garaże, czy co to jest do sprawdzenia mamy? Na później, o śrubki. Tam jeden jest na górze, ale raczej do nas nie zejdzie. No jak zejdzie, to zostanie z tego z kosy. Tu mamy części elektryczne. Znowu nasiona. Śrubki. Pościw. Fajne rzeczy w ogóle się w tym domu ludziom walają. O, ugotowany ziemniak. Pieczony, przepraszam. Obraziłem ziemniaka, możliwe. Dobra, sucha cegła. To już tam nawet miejsca nie będę miał, chyba. Tu co jest? Pata pasta ziemniaczana, nie wiem do czego to służy, do jakiegoś kleju może czy coś. O, projekt mamy. Jeden z dwóch już mamy, ok. Zaawansowany ten, to ekstra, będę mógł sobie te żelazne rzeczy w końcu zrobić. No dobra, jednak gdzieś się tam... Przypałem to musiał, żeby mnie wychwycił. Dobra, gdzie on jest? A, to biały. To łażący poziom. Ach! Akurat się schylił. No to ona chyba jest nawet. Przynajmniej to była ona. Nie lubię jak oni taki skok robią. Znowu. To ona ten dźwięk jaki wyda? Ciekawe. Już przez chwilę myślałem, że jakiś silniejszy gdzieś tu jest. Czy coś takiego. Co ona rzuci? Kawałki metalu. Żelazo, znaczy się te. Można powiedzieć. Jedziemy do następnego. Ach. Za szybko biegam, widzę. Wody nie mam ze sobą, co? Dobra, ale tu jak zjem, to troszkę wzrośnie. Okej. Interesuje tak naprawdę nas ten kolejny projekt. Że tu gdzieś powinien być. Biopaliwo, ziemniak. Ja na tym niczego nie ma, na szczęście. Na szczęście dlatego, że mogło się teraz okazać, że ominąłem. Dobra. Tam byłem, tu też byłem. Chodź tu, bo możesz mi później przeszkadzać.
O, to jeszcze domki dwa na górze są jakieś, kurde. Jednak trochę tego jest, jak u mnie ze strzałami, jest 6 strzał. Trzeba uważać. Najbardziej interesuje mnie znalezienie tego projektu. Cegła. Pusta puszka. Pusz. Bandaż. Tłuszcz. Ziemniak. Fragmenty żelaza. O, jest. Co jest? Nie, jednak nie. Myślałem, że znalazłem. Trzeba dobrze przeszukać, żeby nie ominął przypadkiem gdzieś. Glewa gliniasta, nie wiem, po co to wziąłem w ogóle. Wodę trzeba było gdzieś znaleźć. Jest gdzieś woda blisko? Chyba nie. Tu wychodzę i do tego przejdę. Ale tu widzę, że byłem, tak? Dobra. Aha, dobra. W tamtą stronę. Źle spojrzałem. Teraz te trzy domki. O, skubany. Siadasz dosyć dużo. Nie ten. Dobra, tu ja byłem. Okej. To te dwa w takim razie. O, super dynia. Zawsze mi to trochę tą wodę, że tak powiem, przytrzyma jeszcze. Zanim zacznie chcieć się naszej postaci pić. Fragment żelaza, fragment kości, zepsute jedzenie. O, miałem miejsce na przewód. To jeszcze pusto. Najważniejsze to znaleźć ten przepis kolejny. Wtedy to już tak z górki wejdzie, bo to wiecie. Już nie będę musiał się bać, że coś. Gdzieś pominąłem go. Przewód kolejny. Co leży? Lina. A, tu nie ma miejsca. Części mechaniczne. Ja takie rzeczy trzeba pozabierać. Może użyję, zobaczymy jak działa. O, całe życie mi przywróciło. Mogę spojrzeć ile dokładnie. Przywraca maksymalnie. Dobra, pusto. Przywrócić do tego obok. Jeszcze te dwa tam na górze zostały do sprawdzenia, w razie jakbym nie znalazł tego nigdzie tutaj. Wałki kory, to nie, to mnie nie interesuje. Zwłaszcza, że mi się nie mieści to już w ogóle. Przewód, pęd cebuli, kość. O, nie mieści mi się kość. Części mechaniczne weszły jeszcze. Gwoździe, dobra, takie rzeczy to ważne. Wracam. Wow, myślałem, że się zbagowałem. Dwie paliwo, ruda żelaza, okej. Całkiem przydatne rzeczy. Kurde, czasami ciężko ich trafić tym. Chodź. Boże. Tyle mi życia zawiera taki jeden. Jak próbuję z nim walczyć właśnie. Co mogę, to wrzucę. Dobra. Czy jest coś, co bym wywalił, żeby tego nie zabierać? A dobra, to leci w takim razie. Zajmuje bardzo dużo miejsca. Coś jeszcze? Nie, na resztę chyba sobie zostawię. Dobra. W razie ten domek jest kolejny.
Nie wiem też do końca, jak działa z tym znajdowaniem tych przedmiotów, czy może być tak, że coś jest tak naprawdę mimo wszystko w garażach, jeżeli chodzi mi o te książki. Czy to tylko w domkach ono może się trafić? O! No i mamy ten komplet. Doskonale. On tu nawet nic nie ma. Pustało. Może ja tu wlazłem? Nie, no raczej tu jeszcze nie wchodziłem. Dobra, to idziemy zobaczyć jeszcze na te garaże. Jeszcze trochę miejsca mam. Warto by było zabrać wszystko, co tutaj jest takiego wartościowego. Muszę z nimi raczej walczyć, tak wiecie. Z użyciem łuku. Dobra, może sprintem nie biegam, bo to też nie jest dobry pomysł. Później w razie czego nie będę mógł biegać. Te czołgające są bardzo upierdliwe. O kurde, no myślałem, że już padnie, a one jeszcze. Dobra, o, mówię, paliwo 3 razy. Wcześniej nie popękały mi strzały. Coś tu jest? Jest to? Ciekawe, czy auto można znaleźć? Tu tyle opon widzę leży. Że jakaś tam szansa jest. Jest to? Ziarna. Dobra. W sumie zbyt dużo tutaj nie ma. Tu chyba pod tym dachem też pusto. Trzeba było zobaczyć, bo tam na pewno, znaczy. Pojazd na pewno jakiś dziś jest, tylko że nie wiem, czy mamy go znaleźć w wiosce, czy go można jakoś wyprodukować, coś w tym stylu. A on umie wchodzić po drabinie? O, nie umie. Bo przecież jest nawet garaż do zrobienia, więc najprawdopodobniej w jakiś sposób można pozyskać auto. Może gdzieś w tych garażach stoi właśnie, w którymś z tych miasteczek. Mam przez chwilę myślałem, że to safe tu stoi. Pusto. Dobra, tam dalej nic nie ma, na dole jest ta wioska, zostały te dwa domki do przeszukania, więc jeszcze do nich skoczę. Problem będzie, że ja się zaraz z wody wyteguję. Znaczy w sensie, no. No zaraz będzie chciało mi się tak mocno pić, że minusy jakieś zaraz będziemy dostawać. Dobra, jak to było? O, jest dynia, super. W dziczy znajdziemy jedzenie, nie? Dobra. Idziemy tam na górę zobaczyć. Tak, są na górze jeszcze domki. Kurde, muszę wejść z tym wózkiem. To chyba ten pełzający jeszcze jest. Jeszcze zmęczyłem pięknie. Załatwione. Pan też wyrzucił, ok. Patrzę, gdzieś tu jedzenia jakiegoś jeszcze nie ma. Bandaż, ziarno, elektronika, kość. Puszka oleju. Znowu pasta ziemniaczana. Biopaliwo. Kawałki, które mnie nie interesują. I tutaj poddasze. O, biopaliwo, lina. Coś tutaj? Nie. Któryś raz się już na to nabieram. Dobra, na dół.
Lina. Tylko nie na co mogę. Nie, nie wiem. Muszę wyciągnąć szablę. W razie jakby mi tu wybiegły, nie wiem czy gdzieś zamknąłem tym razem. Ziarna ogórka, no dobra, trudno. Czy te ziarna są tłuszcze? No i dobra, czyli to wszystko. Inna sprawa, zobaczmy ile kosztuje ten zaawansowany warsztat. Sztabo żelaza, miedzi, gwoździe. Bardzo mało, czyli myślałem, że może być tak, że wiecie, że wrócę do bazy i się wtedy dziwię, że o Jezu, ile tu trzeba tych surowców, ale na szczęście nie. A, on się co, na drzwiach zablokował? Aha, spoko. Umieraj. Kurde, a jeszcze musiał mnie trafić na koniec, no. Bandaż nie ten, chyba wziąłem znowu. Luda kobaltu. Co ja z chęcią wezmę to. Zawsze dobrze mieć. Pęd cebuli jeden wyrzucę i wezmę to. Dobra. Aha, dobra. Właśnie dotarliśmy do momentu, że nam się ta woda kończy. Dobra, ja wracam do bazy. Myślę, że zobaczymy w następnym odcinku, jak będziemy mogli właśnie wyprodukować w końcu w ten warsztat i te przedmioty. Jakieś ciekawsze. A to tyle w tym odcinku. Ja wam oczywiście dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym. Siemaneczko.